jestem Dominik, a to jest kolejny odcinek z gry FIFA 16, ale to nie będzie żadna kariera, to nie będzie żaden Ultimate Team, tylko będą to sezony. Sezony nie współpracy, tylko sezony zwykłe. Nigdy tego na naszym kanale, nigdy tego nie było. I chciałbym zobaczyć, czy wam podpadnie taka scena do gustu, żeby na przykład jeszcze coś od FIFA dodać. Będzie jeszcze kariera zawodnika, ja już kończę, ale mogę wam pokazać, że kariera zawodnika jest tu. Może i przegrałem, bo jestem Real Sociedad, ale to nic. Mam już prawie 80 overall, ja nabiję do 85 albo 7, żeby... Bo ja tam gram sam, nie gram z zespołem tak jak grałem wcześniej, tylko gram sobą i to od początku gram. I już... Albo skończę ten sezon, bo już jestem pod koniec tego sezonu i zacznę wam już nagrywać karierę. Jest jeszcze Ultimate Team, jak wiecie, fajne karty nam padły, więc trochę tam jakiś skład złożyłem. Ale bez bednego gadania przechodzimy do trybu sezony. Jak widzicie, mamy bilans zwycięstwo, remis, zwycięstwo, zwycięstwo i porażkę. Tą porażkę było przez serwery z EA. Nie dlaczego na sezonach jest to samo, że też wywala z meczów. Nie rozumiem tego. Czasami to jest coś... Nie wiem. Ale mamy jeden puchar. Mamy puchar Ligi 7. Jak widzicie, mamy 7 punktów. Mamy 6 gierek do końca. Awans od 10 punktów. Więc dzisiaj powinniśmy sobie ten awans... Już, że tak powiem, przyswoić. A się uda. Może jakiegoś słabego zawodnika i trafimy ten zespół. Nie wiem, zobaczymy. Będziemy sobie grać Barceloną. Ja cały czas gram Barceloną. Dobrze mi się w tym sezonie gra Barceloną. Nie, może po prostu się przyzwyczaiłem i... No. Dobra, pobiera nam składy online. No, pobieraj. Zobaczymy, jak to pójdzie. Jestem jeszcze przeziębiony. Dzisiaj chyba jeszcze będę wam nagrywał już pierwszy odcinek z LS-a z Jankiem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że się uda. Mam to wszystko. Mamy już serwer, mamy już mapę, wszystko przygotowane, już nawet pod nagrywanie. Nawet sprawdzaliśmy tam na polach, czy wszystkie maszyny działają itp. Więc jak tam będziecie mieli na początku tam jedno pole, tam parę razy objechane dookoła, to nic wam nie powinno się stać. No ale cóż, no. Musiałem, nie mogłem się powstrzymać i musiałem zagrać. No po prostu musiałem z Jankiem. O! Ty znalazł jakiegoś pipa. Wreszcie. Dobra, lećmy na bramkę. Oj, trochę przycina, ale to na początku chyba to jest normalne. Żeby tylko Inter nie był spieprzony i żebyśmy mogli chociaż coś zagrać. Ładny gol. I niesty. Dobra. Jeśli uda się dzisiaj zdobyć 3 punkty, zapewnią sobie awans. A nawet jeśli im się noga powinie, to będą jeszcze mieć szansę to naprawić. Rozpoczynamy. Czemu miałaby mi się noga podwinąć? 45 minut. Piłkarze Barcelony przy piłce. Dobra, tak prezentuje tu się ustawienie, w jakim wybiegną na murawę zawodnicy. Tu spokojnie będę to rozgrywał, bo tu innego... Prawda, opcja nie ma. Aj, tu już przejął. O, gościu mi triki. Ale to zależy, jak on będzie grał. Nieważne, jakie triki ma, jakie kurde operacyjne piłki ma. Nieudany ślizg na początku tego spotkania. A Messi odcieka, nie chce piłki, boi się piłki. To jest po prostu taki zawodnik, że on się tak boi piłki, że to jest masakra, nie? Ale nic z tym nie zrobimy. Tylko jak głupi Katar. Na mnie to wkurza, nie? Arjen Robben. Ten samolub. Robben gra sam, dlatego nie pojechali na Euro, tak? No graj kurde, no mi odcinek psujesz, psie! Ależ było wow, uderzył na bramkę. Coś pięknego. No, piękny strzał. Jasne. Robert Lewandowski. I piłka w rękach bramkarza. To się fartem odbiło. Faul. I sędzia odpisuje faul. Fartem mu się odbiło od nogi. Nie, może mi się uda do niego zagrać?
Fuck. Oczywiście, że się nie udało. Mamy okazję oglądać pojedynek gwiazd światowego formatu. Arjen Robben zagra przeciwko Lionelowi. Dobra, dobra, dobra. Czego można oczekiwać? Nie, do środka. W skrócie, dobra. Arjen Robben jest szybki i umie jest zrobić szybki, z tego użytek. Jak kurna małpa. Nie ma uciekaj. Ma zazwyczaj tylko jedną szansę na podjęcie próby zatrzymania. Leon ale piła! Jest, ale wypiąstkował tę piłkę. Była piła, była piła. Jeszcze jest piła. Jeszcze jest Mesialdo. Ale go tu przyszedłem jednego. Chrysto odebrał tę piłkę, a tak nie powiódł się. Może gościu nie gra dobrego futbolu. Przejmują gracze Barsy. Faul. Jak kurde tam faulu nie było. A nie, nie było. Lewandowski, proszę nie. Lewandowski, proszę nie. Jordi Alba. Neymar. Fuck. Przy piłce Robben. Wyjdź, wyjdź, kurde, wyjdź. Pikę. Ło. Gościu, widzę, że triki ma opanowane. I sędzia przyznaje, rzut. Ale ja się nie poddam. Ja się kurde nie poddam, mi się oczy walą. Nie wiem od czego. Ja się kurde nie poddam. Leś, jeść, jeść, jeść. Sędzia pokazuje, że faulował piłkarz. Lam, co faulujesz? Arbiter sięga i wyjmuje żółtą kartkę. Andres Iniesta. Ja cię, Iniesta i przyjęcie, nie? Dobra, skracaj, skracaj. Jest szansa na groźną akcję. I piłka w rękach bramkarza. Ta się kurna czyści. Lewandowski, tam uspokój się. Piękne przejście. Neymar ucieka. Uciekaj, Neymar. Zejście do środka. Ależ rozumiem. Jakby to kurna przeszedł. Ribery. Kurna było blisko. Thiago. Dobra, ogarnąć tu. Neymar, wracaj, wracaj, pilnuj Robbena. Jak tu jego jakieś. Lewandowski dojdzie do tego długiego podania. Wspaniał. No, spalony był. Chodził tam sam na sam. Podniesiona chorągiewka. No i mamy spalonego. Mamy Messiego. Taki mecz klasowych rywali to. Ja cię po. Z chleba nie jadłeś. Barca stoi dziś przed nie lada wyzwaniem. Vidal. No ja pierdyle, jak podajesz! Miller! Świetnie, brawa dla bramkarza! Jezu, ja chciałem, żeby podał na drugą stronę, to podał jakoś blisko, no nie rozumiem tego czasami. Nie rozumiem czasami tej FIFA. No i świetnie piąstkuje. Ja chciałbym ją zrozumieć, ale nie potrafię, nie? Patrzcie, ale mam piłę! Lecę sam na sam! Wychodzi bramkarz! I jadę bramkarza! I strzelam na 1 do 0! Tak to się robi! I tak to się będzie robiło do końca. A! Głupi błąd! Zjadę bramkarza, lewa noga, bramka, gol. Dziękuję, do widzenia. To było coś pięknego. Też myślałem, że wyjdzie za boisko, ale. Patrz, jeszcze taki piękny gol od słupka, nie? No i mamy gola. No i mamy gola. Suarez strzela na 1 do 0. Dzięki tej bramce zmieni nam się to widowisko. Do tej pory nudy, nudy i jeszcze raz nudy. Sam Szmokowski, jesteś nudy, nudy i nudy. Andres Iniesta. Chłopie, tu się więcej dzieje niż u ciebie w domu, wiesz? Aj, tu mnie trochę. Puszczaj. Kurwa, spalony. No, tu niewiele brakowało, żeby uniknąć spalonego, chociaż zawodnik i tak nie miałby 100% sytuacji. Miałbym 100% sytuację. Muszę tu strzelić jeszcze jedną bramkę, wiecie? Zawodniczce. Okej. Okay. Właśnie, ludzie, ja mam, mogę kupić sobie tą. Mogę sobie jedną grę kupić. Shoulder, coś tam, że jesteś samurajem. I sam w tą grę grał. Że jesteście samurajami. Fuck. Że jesteście samurajami i możecie. I możecie. Chodzić i tam zabijać takie stwory różne. Coś ten deseń, nie? I się was pytam, czy mam wam, czy mogę kupić tak tą grę, że mogę ją wam dać i będę ją, dam ją w, pod filmem, znaczy na filmie na jakiś tam jakiś klucz, ten, że kupię na Steamie i wam go dam, kto pierwszy będzie ten klucz znajdzie i zobaczy i go spisze sobie na Steama w biblioteczkę,
to będzie mógł grać w tą grę. Chcielibyście coś takiego? Bo jak nie, no to jeszcze to z Jankiem obgadam, jak nie, to o jemu kupię tą grę, bo ja tej gry tak za bardzo nie lubię, bo oglądałem ją u Isamu i ona mi się coś nie spodobała, ale no, każdy ma własnego gusta, nie? Aj, tu mnie trochę nie tak wyszło jak chciałem. Ale dobra, no, kurde, Alaba to jest jednak Alaba. To jest jednak piłkarz klasy światowej. Barcelona. Piłka tu pada do Messiego. Lionel Messi. Oj, nieładny faul od tyłu. Nieładny faul. No bez dwóch zdań. Dobrze. Kurde, zamknij ty, Thiago, ty kurde, sprzedaj na kurna kurno. Rakitic. Kurde, pomiędzy dwóch. To zrobiłem to fajnie. Fantastycznie, no. Jestem pełen uznania za to podanie. Sergio Busquets. Biedny Neymar z wód. Neymar trik. Neymar ze środka. Neymar! Neymar! Kurna masz! Było blisko, mogłem podawać, ale nie podałem. Wywalczyła rzut rożny. Zagrajmy taktycznie. Na pikę. Pikę. Piłkę Neuer. O, w dupę. Już blisko. Robert Lewandowski już nie ma siły, dziękuję. Dobra, koniec pierwszej połowy. Dobrze się na nas układa. Jest ok. Nie mogę narzekać. Nie mogę narzekać. Bo jest dość dobrze. Wygrywamy. Po głupiej stracie przez piłkę przez zawodnika. Rozpoczynamy drugą połowę. Ło, widzę, że tutaj triki na najwyższym poziomie, ale ja też potrafię grać. Neymar. Aj. Dobra, nasza piłka, nasza. Faul. Faulu, jeszcze mi sfaulowałeś i niestę, psie. Neymar. Nie wiem, co on tam chciał tym osiągnąć. Ja! Piłka na skrzydło do Messiego. Nie jest sam. Obok partnerzy. Patrz, jaka klepa. Messi z prawej, kurna mać. Jak to nie weszło? Widzieliście tą klepę? Ta klepa. Że to powinien być gol. Ja, zawodnik i ten przeciwnik nie wiedział, co się odpierdziela, nie? Tak sklepałem tu. Ribery. Dobry piłkarz, nie powiem. Kurde mać. Znowu głupia strata. Robin. O, w dupę. No brawo, świetne wyjście z wodem. Dobra. Brawo, ładnie odebrał. Ogarnęliśmy Miesta. Sytuację. Aj, tu mogłem górą zagrać. Znowu się męczy, piłkę zabierz. Ribery. Dobra. I zacznie Bayern Monachium od rzutu za... Tak się, mógłbym teraz dać autobus, ale to czasami, nie wiem dlaczego, ale w niektórych trybach to nie działa. I nie będę się tym kurna na razie bawił, bo Dawid Alaba. Nie chcę. Dobra, to trzeba uważać. Groźnie. Dobrze, że tego nie łapał, tylko piąstkował. Aj, Neymar. Bra, lecisz, Neymar. Puść Suareza. Suarez. Zdecydował się dośrodkować. Fuck, dobra, Messi jest jeszcze. Fuck, za mocno zagrałem, za mocno. Moja wina. Za mocno zagrałem. Dobra, gościu popełnił błąd, gościu się tu chce kiwać. Okej, okay. Teraz ci za te kiwki piłkę zabiorę. Dobra, gościu puścił Riberego. Ribery też. Kurde, zapamiętało mi B, nie? Dobra. Suarez. Dawaj, Iniesta. Super. Jak on teraz będzie jechał, kurde, tymi swoimi trikami za 5 zł z Biedronki, ty kurna! Pedale, oddawaj piłkę. Powiedziałem. Jordi Alba. Co ci te triki dały? I ty powiedz mi. Tu kurna mam Messiego.
mam lepszy... Faul! Gwizdek arbitra, faul piłkarza Bayernu Monachium. Podaje z powrotem. Spokojnie. A tu głupich piłek nie trafię. Neymar. Ja też umiem triki, frajerze. Go! Fakt, wzięło mi i... Rzut rożny Barcelonie. A ja już widziałem gola, nie? Nie! Dobra, do... Okej. Co to było? Dobra, jest jeszcze Alves. Faul! Gwizdek, rzut wolny. Co mnie faulujesz, psie? Kurde, nawet strzelę. Całkowicie zmarnowana sytuacja. Za takie strzały powinno się karać. Tak, karać. Ciebie to karają, kurde, za komentarze. Karać się powinno. Robin. Fuck. Szaleńczy atakuje obrońca. Chcę tego zremisować, muszę to wygrać. Mógł wyrównać. Ha, ha, ha. To miało być śmieszne? Powiem szczerze, że nie było. Rakitic. No aż nic. Jest szansa na groźną akcję. Neymar! Jak? Poprzeczkę? Co? Neymar! Ty kurda! O, w poprzeczkę trafił, wy to widzieliście? Na pustą bramkę. Co za frajer. Ale niezbyt dokładne. Centra w pole karne. Będzie niebezpieczne. Jak można na pustą bramkę trafić w poprzeczkę? Noż kurna mać. Jeżeli takim wynikiem zakończy się to spotkanie, będą mogli świętować awans na kilka kolejek przed końcem sezonu. Muszą szanować piłkę. Gola nie ma. Ale jak on trafił w poprzeczkę? No jak? Wytłumacz mi to. Jak? Pusta bramka. Już to powinno być kurna 2-1 już. 2-0 znaczy. Jak on nie trafił na pustą bramkę? Ty to mi wytłumacz, nie? Zostało tylko 7 minut plus to, co doliczy sędzia. Aj. No. Ej, jakby, nie wiem dlaczego, ale tu jest go więcej. A autobus cię jebie, nie? W dupę no! Dobry przechwyt. Szansa! Nie ma gola! Brawo, brawo, dziękuję ci. Ale jak on nie trafi tego gola? No ja nie zwierzę, nie? Wciąż wynik z prawą otwartą, ależ teraz świetnie wypiąstkował tę piłkę. W dupę! Benatia. Znakomity przechwyt. No jak ty żeś to? Tracą okazję, dobra okazja. Nie wyobrażam sobie, co teraz dzieje się w głowie tego gracza. Będzie mi obijał. Było tak blisko. Ciążyła na nim tak blisko, ale jednak tak daleko, nie? Może po prostu jej nie udźwignął. Ja pierdolę, to ziemina. No i proszę, udało się odebrać piłkę. Lionel Messi. Fuck. 3 minuty doliczył. Dobra. Spokojnie. Messi. Ależ fatalne podanie. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Ribery. Żeby mu zabrać piłkę i ją będę szynował. Bo innego tu wyjścia nie będzie. Rozpoczynają jedną z ostatnich akcji tego spotkania. Być może uda im się wyrównać. Sędzia. Świetnie wychwycił sędzia teraz faul piłkarza Barcelony. Ja będą wrzucać. Nie, to ja teraz trzeba pilnować. Nie dać strzelić. No dawaj. No patrz co zadałem, będzie czekał teraz. No dobra. Ja fal. Dobra, koniec! Jest! Jest! Mamy zwycięstwo! Jest pięknie, udało się. Ale ta drużyna ma większe ambicje. Dobra. Ale Neymarowi tego nie wybaczę. Jak nie trafił. Ja muszę zacząć tą powtórkę, nie? Pokaż mi to.
bo ja nie wierzę w to, nie. Ja w to, kurna, jest awans, jest awans, jest. Mamy awans do 8 ligi. Powalczymy jeszcze o puchar 9 ligi. Musimy wygrać jeszcze jeden mecz, więc to będzie... Mamy 5 meczów do końca do rozegrania, więc jeszcze powinniśmy dać radę. Więc będzie easy peasy lemon squeezy, kurna. Ale aż muszę zacząć te pudło Neymara, nie? Poprzeczka. Jak ty żeś to tra... Nie no. Poprzeczka. Wiesz, to mogę iść normalnie, nawet kurde... Nie wiem, jak on to zrobił. Nie. Nie. Dobra, więc to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że wam się to podobało. Jak wam się podobało, nie zapomnijcie o łapce w górze, o napisaniu komentarza i o zasubskrybowaniu tego kanału, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. A jeśli to już zrobiłeś, to bądź po prostu na bieżąco. Ja się teraz będę z wami żegnał. Do kolejnego odcinka. Na razie, cześć i czołem. I no co, no zostaw łapkę w górę, jeśli chcesz więcej tego...